dobry Pani Kasiu. Ja bardzo dobrze prowadzę, nawet Lexusy. Dlaczego ja nie prowadzę? Dlaczego Pani nie może prowadzić? Dlatego, że założę się, że nie ma Pani przy sobie prawa jazdy. Ha, oczywiście, że mam na przykład. Jak się Pani ma? Mam prawo jazdy. Wszystko dobrze? No kurna. No kurna. Widzowie patrzą, pocieszki już? Są, grochola jest... Tak, to jest wszystko na żywo. A, sorry, no. Ale Korzeniowski miał to samo. Zaczął mówić tak właśnie jakoś bardziej szczerze i nagle ciach, mówię, że widzowie patrzą i się uspokoił. Dobrze, ale to że my sobie nie przerywajmy. Nie wierzę w internet. Kto nie wierzy w internet? Ja. Ja, także możemy spokojnie. To gdzie panią wysadzić? Pani Katarzyno, gdzie panią Grażynę wysadzić? No. Nie wierzę w internet. Jak ona może tak mówić? Dobra, zobaczymy. Ale ludzie, którzy piszą to będzie książki, jak wam wyłączą wszystko. Co nam wyłączą? No, jeszcze elektryczność. Nie. A, elektryczności nie. Pocieszki podobno są takim zbiorem historii dla ludzi takich jak ja, to znaczy tych, którzy cały czas narzekają, że wszystko jest do kitu. A jest. No. Ja przed chwilą słuchają chłopaków, którzy mówią, że bardzo jest. No. Ale w sensie co? No, że w ogóle życie. Chodźmy. Nie rozmawiamy o polityce, tylko... No, jak możemy nie rozmawiać? Chodź mi przytulnie. A czemu nie zapięła pani pasa? Bo nikt mi nie powiedział o tym. A, przepraszam. Dziękuję no tak, bardzo. Każdy szanujący się szofer prosi o to. Każdy szanujący się kierowca od razu zapina pas, a ten pasażer jak chce. Pasażerem to ja nie bywam w ogóle, bo ja nie mogę być jednocześnie pasażerem i prowadzącym. A lubi pani... Chyba, że prowadzącym program i prowadzącym samochód to mogę być, jeżeli pan wysiądzie. Nie, ja się nie dam wyrzucić tak łatwo. Ale nie dam zamknąć internetu i wyrzucić dobra, się za co kierunek. Dzisiaj się panu takiego smutnego zdarzyło? Co mi się dzisiaj ja takiego pana smutnego zdarzyło? Prosta rzecz. Straciłem 15 minut więcej stojąc w korku. 15 minut więcej zyskał pan na myślenie o rzeczach przyjemnych. Dobrych. Jest pani w stanie wszystko odwrócić w ten sposób? Nie, nie wszystko. No śmierci na przykład. No tak. Nie jestem w stanie. W ogóle nie, nie ale śmierci na przykład ktoś umiera, ale tak naprawdę tak bardzo cierpiał, że w sumie ta jego śmierć jest uwolnieniem na się przykład. Od cierpienia. Nie? No, więc jakbyśmy tak grzebali, to pewnie byśmy znaleźli parę pocieszeń. Więc 15 minut dzisiaj pan zyskał dalej. Dobra. No. A ktoś, kto złapie gumę, to jaki jest pozytyw w tym? Być może gdyby nie złapał gumy, to za chwilę by straszny miał wypadek taki, jaki widziałam wczoraj. W Pruszkowie. Dobra. Były wybory jakiś czas temu. Ludzie wybrali, jak wybrali. Jak im to przełożyć pociesznie? No to jest demokracja. Większość wybrała. No być może niektórzy żałują, być może niektórzy się cieszą, ale no na tym polega wolność, prawda, że wybieramy. Jest nas dwoje. Tak. Możemy wybrać ten samochód albo ten samochód. Mam czerwone światło. Chciałbym mieć zielone. O Jezus, to nie na tym polega, że chcemy mieć. A ja bym chciała mieć 30 lat mniej, być blondynką na przykład i mieć... Chciałam powiedzieć, tak pani odbieram, no. No. Ale po co chcieć czegoś, co jest niemożliwe? To przecież jest głupie. Aha, no ale jak to trzeba sobie to uświadomić. Moja koleżanka, jak, że tak się wyrażę, zakochałam się nieszczęśliwie i się okazało, że on mnie nie kocha, to im powiedziała, ty jesteś głupia, na co ci facet, który cię nie kocha? No, ja ale... w życiu nie usłyszałam mądrzejszego zdania. Dobrze, no ale z jakiegoś powodu się zakochała pani jednak. No dobra, no Boże drogi, no bo z jakiegoś powodu ludzie też głosowali, nie? No to demokracja, się zakochałam w kimś, no, tym. Demokratycznie się zakochałam, no ale... I no to po co nam coś, co jest nam niepotrzebne, albo głupie, albo zbędne, albo w ogóle. Dobrze mieć koleżankę, która wyprostuje od razu. I rzuciła go pani, czy on pani rzucił? Nie, no on mnie nie chciał, a ja bardzo płakałam. No natychmiast nie jak usłyszałam... Ale przecież miliony ją chcą czytać na przykład, nie? A on mógłby ją czytać jak... Jak można nie chcieć go. No? No normalnie. Tak samo jak można ją chcieć. Dobra, szukajmy jakiś... Dominik, coś negatywnego, zaproponuj coś. Masz osobę jedyną wyjątkową, która ci to przerobi na pozytywno. Nie potrafię negatywnie, no przecież ja uwielbiam tego człowieka. Przesiądźcie ale się. Ale to jest dlatego, że on przeczytał tą książkę już po prostu. Nie też. Wziął sobie pocieszki i ma czas tam siedzieć. Dobra, szukamy dalej. Szukamy przykład, dalej, dobra. Na przykład przyjechałam za chwilę będzie jesień. Jaka? A chciałbym lata. Ale nie mówimy o tym, co chcemy. Dobrze, a na przykład jesień, ja bym mogła zimno. Siedzieć teraz, chcieć siedzieć w tym... W czym? W Rzymie. Korki, zła kawa, pogoda fatalna. A po co mi kawa, jak ja nie piję kawy? Normalnie gin z tonikiem, martini. Rano? Łódkie. A dlaczego nie? W Rzymie?
Dominik. Można. No fajny gość. Czemu tak późno przyszedł? No dobra. Przyjechałam dzisiaj do Warsaw. Warsaw. Poczułam się normalnie. Z Milanówka przyjechałam do Warsaw. Za granicą. Przyjechałam co prawda w zimowej kurtce. Mam ją schowaną tam w swojej torebce. Zimowej kurtce? Mam tam torebkę moją. Tak, jeszcze raz. Ale Dominik, tyle pieniędzy, ile naginęło, jak ludzie nam oddawali torebki, to się da to zdarzyło. No, ale w zimowej kurtce przyjechałam z Milanówka, bo w Milanówku macie. I nagle się poczułam normalnie, jak w Milanówku. Mieliśmy mgłę dzisiaj i 11 stopni. Mimo, że radio mówi o co innego, nie wierzymy w radio. Bo ja nie słucham Maria, dlatego właśnie, no. Nie wierzymy w radio, nie wierzymy w telewizji, nie wierzymy w internet. W ogóle, ale jak pani może nie wierzyć w internet? Boże, jakie to jest widok, widzicie? Nie macie tam kamery. Mamy, no mamy z przodu. To jest normalnie po prostu tak strasznie brzydkie, ale jak że ja to uwielbiam. To jest pięknie obudowane tym wszystkim innym. No, mamy tylko jeden, widok, w Moskwie stoi parę. Który taki przekroczył już granicę brzydoty i stał się pięknością w tej brzydocie. Dokładnie. Ja się naprawdę ale proszę strasznie zobaczyć, chłopak bierze kamerę, pani mówi, pani ma. Po prostu to jest takie cudne. A to jest ten, który nie może znaleźć nic negatywnego. To jest właśnie ta. To byśmy to znalazł. I naprawdę, i to, ale ja to mówię bez kpiny. To jest po prostu tak nadźgane, że najpierw się strasznie denerwowałam, że mi tak Warszawę pobrzydzili, a teraz myślę sobie, że ten kicz przekroczył już granicę jakby wszystkiego i w związku z tym znalazł się w takiej oddzielnej bańce pod tytułem najpiękniejsze, najbrzydsze rzeczy, które lubimy. No, ale przecież to jest w 6 pijanych architektów. Ten Pałac Kultury się wydaje jakimś cudownym. Piękna konstrukcja. To wygląda jak idealna konstrukcja. Dalej tam pokazujemy to, ale bo przecież ale ludzie nie wiedzą. Podjedziemy specjalnie, czy to działa na Polskę, to czy działa na Warszawę? Cały świat. My działamy, my na, działamy cały świat. Na cały świat. To jest cudowne. I ludzie to z Moskwy prostu mówią, niech ta grachola nie marudzi, bo my w Moskwie mamy takich ale nie 9. Chodzi mi o Pałac Kultury. Chodzi mają mi o to, parę co jest takich obok tutaj podobne. Parking piękny, super jest. Ja jeszcze uważam, niedawno były szczęki, cudne, a teraz nie ma nic. Ja uważam, że to jest cudne. Wiecie, że tam jest pod Pałacem Kultury cały czas napis Pałac imienia Józefa Stalina. Tak, dokładnie. Można go zobaczyć, jak się wszystko stanie. No to z czasem z tego Milanówka jednak pani peregrynuje sobie do miast. Peregrynują. Peregrynują. Staram się przygotowywać słownie, no bo skoro wiem, że będzie pisarka obok, no to co ja będę. Mimo, że jestem człowiek z internetu, staram się. Możemy zaczepić jeszcze o jakieś mandry, mandry, które mandry, nas prawda tutaj doprowadziły, prawda? Dobra, pojedźmy pod Operę Wielką, Teatr Narodowy, żeby nie marudziła aż tak bardzo. Dobrze. Nie? Jak już jest więc w Warszawie, tak, to mi pochodzi. Jak ja jestem w Warszawie, ja wczoraj też w niej byłam, to na przykład zjadłam z moją siostrą lunch na stoliku ustawionym na chodniku. Zmienia się. Przy stoliku, no, ustawionym na chodniku. I sobie pomyślałam, Boże, ja jak w Rzymie. Za granicą. No ale tak to działa. Po jaką cholerę do Rzymu? Jak tam są tłumy, ludzie się topią Rzym w tych litrach. Rzym jest ładny, ja lubię. Ale bo co? Ja peregrynuję czasami. Pani peregrynuje do Rzymu, ale tak sobie siedzę. Do Watykanu tak, peregrynuję. Dawno nic nie napisałaś, to może byś tu w Rzymie się zainspirowała. O, jest Wena. I pisze, tak? Czy co? Nie, normalnie jadę, modlę się tam. No dokładnie. Dotykam świętego Józefa, bo który ma taką bardzo cienką nóżkę, tak, jedną wygłaskaną przez miliony ludzi. Święty Piotr tak jest w bazylice. Dokładnie. I on ma jedną nogę normalną, grubą, tak, a drugą nogę chudziutką, tak, marmurową, czarną, bo mu wygłaskali. Oddał ludziom. Ale i co jest? Oddał ludziom. No, to ludziom, poza tym, ludziom są, zabrali. Mogli przyjść i tam, tak, a poza tym ja nie, na przykład nie widziałam, że Pieta jest tak piękna. Jest. Boże. Ja miałem problem, jeśli już tak, prawda, rozmawiamy o on wysokiej. On miał 19 lat, jak to zrobił? I on miał 19 lat i wszyscy, i potem wziął i postawił to, prawda, tak, mimo że było ciężkie bardzo, tak, nie wiem jak on to zrobił, tak, ale wtedy ludzie robili różne piękne tak rzeczy. Dzisiaj zapomnieli troszeczkę. Nie, no. A następnie wszyscy się dziwili, kto to i on przyszedł w nocy i wydłubał na szarfie Matki Boskiej napis, ale że to on, Michał Anioł. No w Rzymie w ogóle jest, znaczy w ogóle we Włoszech problem jest taki, że pojedzie człowiek do Florencji, wejdzie sobie do muzeum, zobaczy Dawida i już nic nie chce oglądać. Była pani tam, czy nie jeszcze? Byłam, ale ja uważam, że po prostu co, że nagi za bardzo? Że Pieta jest. Nie, tam. Widzowie mówią, o czym oni rano rozmawiają? Przyszła grochola, pogadajcie o książce, o Polsce, o sytuacji. No to proszę bardzo. Bardzo proszę, sytuacja tutaj jest taka. Mogę zacytować Wałęsę. A to Pągowskiego jest w ogóle ten? Była. A, ładne. Ładne, nie? No, a Wałęsę, Wałęsę tego zdrajcę? No dobra, no. Koniec cytatu. Tam jest tylko jedno takie coś, co by się nadawało do... No. Do... I co Wałęsa? Wałęsa kiedyś, bo tam się wypowiadam. Tak, raz, tak, zabieram głos tak w sprawach społecznych. Dokładnie. Wszystkie są prawdziwe. Tak. Ale czy ja mam rano tak mówić? Oczywiście, że tak. Znowuż. Ja mogę też przeczytać. Muszla klozetowa Ewy skończyłaby właśnie 2 lata. Nie no, dobra. Wałęsa dobra, kiedyś to powiedział, że w parlamencie jest lewa noga i prawa tak noga.
A on jest po środku. No. I ja mam wrażenie, że czasami wszyscy są po środku. Prawda? Tak, i to jest też moim zdaniem fajnie. Lepiej być po środku, złoty środek, gold point. Znajdźmy jeszcze coś pocieszającego. Zobaczcie, znowu straciliśmy 5 minut na jest czerwonym piękna, świetle. Chciałbym skręcić ale w stronę parku. Przyjemna rozmowa. Prawda? W tym cudownym towarzystwie. Jednak. Co by było, gdybyśmy siedzieli... Polubiła internet. Zobacz, Dominik. Nie wierzę. Na przykład mam kolejną rzecz, która... No, szukam pocieszki na to. Ma proszę? Otwarte okno obok z tyłu i ja nie mogę się skupić na rozmowie. Proszę zobaczyć. Ale to no. Można je zamknąć spokojnie. O, teraz, dobra. I już... Przecież to jest proste wszystko. To jest takie proste. Czy na wszystko jesteśmy w stanie znaleźć dobrą radę? Na wszystko jesteśmy w stanie... Nie. Ale co, spojrzeć pozytywnie? Ale spojrzeć z właściwej strony. A jak znaleźć właściwą stronę? Na przykład będziemy przejeżdżać koło pomnika. Tak. O! Będziemy przejeżdżać koło pomnika pani, co się tam Smoleńskiego. Tak. Bo ja przejeżdżałam, jak był olbrzymi namiot. Tak. I nawet był mnóstwo awantur. I? O, czy awantur, czy nie wiem, czy no, zamieszania oburzenie. Powiedzmy. Czy oburzenia, że też plac. Tak. I sobie pomyślałam, Matko Święta, ten plac pamięta tu papieża. Tak. Hotel Victoria. Na przykład. Jeszcze wtedy. Teraz już napisu nie teraz ma. Teraz Victoria zlikwidowano. Żeby nikt nie wiedział. Teraz nawet Victorii nie ma. No. Również pamiętam tutaj tył teatru, a nie to okrągłe, chociaż i tak jest nieźle zrobione. Tak. I co to będzie? A potem to zostało odsłonięte i zobaczyłam Schody do nieba. Dokładnie. Skojarzyło mi się to z piosenką Schody do nieba. Ja to wyłączę, bo ja to umiem wyłączyć. A to pani tak wyłącza, dlatego ty otwierasz okno, to wszystko jasne. Nie ma pocieszki na grochole jednak. No dobra. A mogę zmniejszyć tak trochę, że włączę, ale tak zmniejszę, bo rozumiem, że tu możemy pani zrobić tak, żeby było dobrze, a tutaj możemy zamknąć, żeby pani była zdrowa cały czas, a ja będę... No, że posługują się jakimś komputerem tutaj. No dokładnie. I co? I Stairway to Heaven już nie boli, i nagle tak? Się okaza... Tak, że jeżeli przyjmę, że to nie jest przeciwko ludzkości wybudowane, albo za tą stroną ludzkości, która by... to myślę sobie, że takie Schody do nieba są w ogóle dla każdego. Że to jest właściwie bardzo ładny projekt, że on nie... ten namiot był taki, proszę państwa, że ja myślałam, że to będzie no, duży. Wyższe niż tylko myślę sobie, hotel. I to jest pocieszające, pocieszkające, że tutaj była cały czas policja, która pilnowała tego, przestała to, być. Bo to było chyba przykre, tam, bo to są. Trochę było przykre, że to takie miało znamiona takiego koncentracyjnego czegoś, jakby się ludzie rzucili. A w tej chwili przejeżdżam i myślę sobie, bardzo piękny, skromny, no, selfie powstało. Ładny. Piękne. Selfie taki. To prawda. Czy... Ludzie giną przy robieniu selfie. Słyszałem. Naprawdę. No. A pani, nie, jest... Nie robię selfie, bo strasznie... A instagramowa chociaż pani jest, czy nie? Wiem, że pani nienawidzi internetu. Nie, nie, gdzieś... nie. Ja kocham internet. Jednak. Ja bym się chciała nim umieć posługiwać. Chciałabym możemy umieć wejść nauczyć. Gdzieś. Gdzie? Do internetu, gdzie żeby? Chcę. No, żeby znaleźć pani... jakąś wiadomość, właśnie która w internecie jest pani może wejść wszędzie. Problem tylko polega jest, na tym, że każdy może w internecie być kimś. Oczywiście, niestety, to jest nieprawda. Problem. W moim przypadku to jest nieprawda. Że? Bo dlatego, że mój komputer w ogóle nie... nie on mówi nie grochola. No, nie lubiłaś mnie, no, teraz to, masz no, za swoje. Jak mówi nie grochola, ale i przejeżdżajmy tej pani, ona ma zieloną kurtkę. Tak, ona patrzy wprawdzie w telefon. Jak ładnie, nie? Idealny, idealny kolor. Ale jak pani proszę się... pani. No, ale jednocześnie, bo rozumiem, że pani i pisze, i też jest swoją... Własną terapeutką. Terapeutką, ale też jednocześnie biurem sprzedaży. Dobrze to wyszło z tym lokowaniem produktu teraz, z tą książką. A, tu? No, to nie. Nie mogę mieć... Nie, proszę tak cały czas siedzieć tak właśnie jak fotograf. Natomiast... lokowanie produktu. Genialne, a to nie można. Ludzie wprawdzie nie czytają książek, ale co im? Powiedzmy ale im, czytajcie. Oczywiście. Ludzie czytają książki. A grochole czytają czytał jeszcze. Czytał pan Oskara i panią Różę? Nie. O Jezus, to musimy się zatrzymać tutaj. I poczytać. Naprawdę, to jest tak piękna książeczka i każdy ją powinien przeczytać. A jakieś dziecko jest w rodzinie? Jest. Jezus, 6 lat ma. To trzeba kupić. Dobra, Oskar dziecko. I Róża, dobra. To jest o umierającym malutkim chłopcu. Super, no to. A to a czytałem w szkole o umierającym chłopcu, w piecu go tam trzymali. Każdy czytał. To w piecu to chyba nie chłopca, no tylko jego siostrzyczkę Ruzię. No to siostrzyczkę, tak. To siostrzyczkę Ruzię, przepraszam, Janka muzykanta. No. No to nie chłopiec. Dobrze, że ja zdałem chociaż no, do drugiej no, klasy. Dziękować panu, no. No dobrze, dobrze, ale serio, serio, to no. Kto dzisiaj czyta książki? Myślę, że mnóstwo ludzi czyta. No to, ja czytam. Ale nie ujawniają się później bo w badaniach, ja... czy co? No to myślę, czyta, że ja ci, czytam, co czytają, to czytają dużo, a są tacy, którzy w ogóle nie czytają i akurat na przykład badają tych, co nie czytają. Może tak, tylko to wychodzi na połowa ludzi w tym kraju żyjących. No w 6 milionach gospodarstw w ogóle nie ma żadnej książki, nawet Biblii. Ale internet jest.
No to dziękować Bogu, no to może można. Nie, no ale też na przykład moja córka mówi do mnie tak: czemu ty cały czas patrzysz w ten telefon? Ja mówię: kochanie, zobacz. I pokazuję, że tam jest książka w tym telefonie. Mm-hmm. I se czytam. Czytać. Se czytam. Nie, no są ludzie, którzy czytają. Nie wiem, czy tak ktoś liczy. Nie wierzę, że... A nie możemy się zatrzymać. Ale na co? Ładnie. Nie, możemy. Gdzie? A gdzie? Nie, wjechać mam na Piłsudskiego pod pomnik, czy co? Nie mogę. Jak ja bym miał koguta i nazywał się, nie wiem, tam... Koguciński. Bruciński, czy ktoś? To Koguciński, Bruciński, to bym wjechał. Ładnie jest. Pięknie jest. No a pogoda? Bo w Milanówku mgła, a tu proszę w Warszawie. Ale w Milanówku jest piękna mgła, tak wychylają się drzewa po prostu z nicości, takie są nieoczywiste. Słychać, że pisarka, nie? Ten język jednak taki, no, od razu widać, że naprawdę... No, kpimy dalej, oczywiście. Nie, a proszę sobie jakoś się pocieszyć z tego powodu. Ładniej z tą kopułą, ładnie z pięknie, tym krzyżem, idealnie to gra. Pod ten krzyż, kiedy był drewniany i położony, tak. Jeszcze sama osobiście kładłam kwiaty, bo kardynał Wyszyński wziął, tutaj miał przez moment trumnę i wtedy też stała policja. Milicja i też haltowała. Więc przykre jest to, że na przykład przy budowie pomnika też stała milicja, tak. Bo nie sądzę, żeby znalazł się jakikolwiek idiota, który by chciał na idiota tak zareagował. To pipipi. Co było pipipi? Bo za blisko chyba byłem. Albo, no coś, za blisko ale mnie. To jest w ochrona. Ja po za prostu blisko je... mnie. I to jest przykre, że pomnika, który przecież jest... Matko Święta, no jakimś pomnikiem poświęconym ludziom, którzy zginęli. No kto by chciał tak ginąć na miłość boską? Powoduje oburzenie, krzyż powoduje oburzenie, brak krzyża powoduje oburzenie, na wszystko się oburzamy, ja się nie oburzam. Dokładnie, tylko pocieszam. Biorę tych wszystkich Polaków, mówię, kochani, wy weźcie sobie te moje pocieszki i się Nie, bierzcie jak nie chcecie, absolutnie. Zmuszanie zobacz, ludzi do czegokolwiek. Pisarka, która wydała książkę, mówi nie czytajcie. Nie, mówię, jeśli chcecie, czytajcie. Jeśli nie chcecie, nie zmuszajcie się. A kto ma się po to zabrać, za to zabrać? Kto chce. Dobrze. Czyli a najlepiej chciałem. Ludzie w kryzysie, czy nie? Nie, dlatego, jak ludzie, po co życzyć ludziom kryzysu? A może się w końcu okaże, że w ogóle nikt nie będzie potrzebował żadnej pocieszki. Bo ludzie się nauczą szukać dobrych rzeczy. No jak obejrzą tą rozmowę dzisiaj, jakoś... widzieliście, ona się zachwycała słońcem na placu, nad placem Piłsudskiego. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby... Naprawdę, ale to jest okropne. Co? To jest też piękne, to jest tak okropne, czy pani się coś piękne. Podoba w ten Warszawie? Budynek, ale ja mówię naprawdę, że mi się ale to podoba. Ale 22, tak? To jest niezwykle... No. Przecież to jest w ogóle trzepnięte. Przecież to jest to... A my mamy tutaj... A dlaczego tak wolno jedziemy? A mój samochód nie chcę, umie przejeżdżać. Tak latała, a on nie może przejeżdżać. No. Moja ciotka mnie uczyła jeździć samochodem. Już wiemy, uczyła mnie jeździć przez przejazd kolejowy. No. Powiedziała pierwsza rzecz. Jeżeli stajesz przed przejazdem, zawsze mi... Skręcone koła. Ponieważ jeżeli ktoś będzie jechał, bo ktoś umrze za tobą w tirze, tak się może zdarzyć i ten tir cię pchnie, to pchniecie na bok, a nie pod pociąg. Po drugie, przejeżdżasz tylko wtedy, kiedy za przejazdem jest wolne miejsce. Bez względu na to, ile osób na ciebie trąbi. Czekasz, aż będzie miejsce na twój samochód. Po trzecie, przejeżdżasz przez przejazd szybko i nie dbasz ani o resory, ani o to, że ci się cycki trzęsą. Dobrze. W naszej sytuacji z Dominikiem będzie jeszcze łatwiej, bo ta trzecia sytuacja... No ale, po prostu, no zachwycające. Piękne. No po prostu to jest zachwycające. Powinniśmy reklamy tam bym wszystkie jednak. Pozdejmowała. Wszystkie. No. Reklamy bym i banki też. Ale właściwie... Jaka jest burza myśli po prostu w tej głowie? Bo to jest tak, bo że... ja jestem w Warszawie pierwszy raz. No, tak, bardzo przyjechała dziewczyna z Milanówka do Warszawy. Proszę przyjechała. Zobaczyć teraz. Proszę. A tutaj proszę, taki cycek, na przykład taka tuba. Hotel, to jest hotel, gdzie dobra... Destin. No. Ale no po prostu zachwycający. Macie takie hotele w Milanówku? Macie takie nie w ogóle, bo tam wychodzicie poza drugie piętro w Milanówku w ogóle? Czy nie? Proszę Państwa, mieszkałam w tym mieście 20 lat. 40, o Boże, 40, o matko. Naprawdę? Dobra, mieszkałam. Czy już jako pięciolatka miała pani swoje mieszkanie? 14 lat miałam. Tu mnie, no a tam a to tam, a jak w ogóle jest, cała tamta część się zmienia niesamowicie. To jest w ogóle no nienormalne. Czy nie mógłby się... Ale te, mówi pani, rozumiem, o tych blokach. Tam, że jest blok, no że jest. Potem jest takie skręcone, potem jest takie okrągłe, tak. Potem jest proste, potem są inne okna, inne... Bo tu na przykład jest jakiś porządek w tej nie, przestrzeni. W tej... Tu na przykład, jak patrzymy, też jest porządek w tej przestrzeni. Prawda? Tak. A tu jest bałagan i to jest śliczne. No jest ale tak to w Polsce jesteśmy. To nie jest, nie wiem, Amsterdam, Barcelona czy Nowy Jork. No. No nie jest. No nie jest. Czy Rzym? W Barcelonie jest piękna świątynia. Ona miała być skończona do 2020 roku. Ja miałam dożyć i tam pojechać, a teraz oni przedłużają.
Mówię o Gaudim. Z tymi dźwigami, tak. Te dźwigi są właściwie, jakie już dźwigi? Mam wrażenie, no dźwigi wokół Gaudiego cały czas. Jezu, tam jest cholera dźwigów. Dźwigi wokół Gaudiego to jest nic. Tam się wyjeżdża z metra w którymś momencie. Tak. Byliście tam? No, czekam na Fuentę, bo... Tam podjeżdża się pod świątynię świętej rodziny, familia, tak, La Grata Familia. Tak. Metrem. Tak. I należy wejść na schody te ruchome i wyjechać. I wtedy, że tak się wyrażę, ona rośnie. Rośnie, tylko ja się wynoszę. I po prostu człowiekowi zabiera wszystko. Dźwigi tam pies z dźwigami. I to w ten sposób jakie się on ma pociesza. Schody, co tam Gaudi porobił. Jakie on ma wszystko. Pozytyw. Ja się boję takich ludzi. Skąd wy to bierzecie w ogóle? No świat nie jest. No, przed chwilą miałem dwie rozmowy, to znaczy pierwsza może pozytywna, ale druga była raczej o trudnych losach ludzi, którzy... Ależ ludzie mają szalenie trudne losy. No. Ja nie mówię, że wszystko jest ha, ha, ha. Nareszcie. Widzę, że wracamy do domu. Ale to nie znaczy, że mamy widzieć świat jako okropne, okrutne, beznadziejne miejsce z korkami oraz z taką architekturą. Czyli pocieszki są dla takich ludzi, żeby takich, tak powiedzieć, ej, pomyśl inaczej o tym, pomyślisz. Odczepmy się od tych pocieszek. No to schowajmy to w ogóle. Dominik, proszę cię, rozdaj to ludziom, niech to w ogóle zniknie. Ileż można, no. To, że się zdarzają rzeczy straszne, że umierają nam bliscy, tak, że czasami chorujemy, nie znaczy, że świat jest okropny, nie znaczy, że należy nienawidzić ludzi, nawet jeżeli ktoś inaczej głosował, tak, niż my, no, to nic nie znaczy. Jesteśmy tymi samymi ludźmi, mamy to samo serce, zależy nam w gruncie rzeczy i to się okazuje, tak, w przypadkach krytycznych. Korki nas gówno obchodzą. Nie! Nie obchodzą nas w momencie, kiedy się dowiadujemy, że coś się stało naszemu dziecku, albo nasza matka jest ciężko chora i mamy jechać do szpitala. To wtedy tak. Naprawdę, jest wyłącznie sprawa perspektywy. To są w ogóle rzeczy nieważne. One są przyjemne lub mniej przyjemne, bardziej lub mniej upierdliwe. Natomiast rzeczy ważne to jest miłość, przyjaźń, rodzina. Dobre, ale zastanawiam się, czy od razu pani tak zawsze miała, czy to przychodzi z doświadczeniem? Nie powiedziałem z wiekiem, z doświadczeniem. Kurna. Ja się piluję, powiedziałem z doświadczeniem. No proszę, jestem chora na przykład i co pocieszającego jest w tym? Że kiedyś będę zdrowa, nie, tak? Nie szukamy pocieszających rzeczy we wszystkim. Nie udajemy, że świat jest inny, jaki jest. Czyli nie oszukujemy tylko się. Albo nie oszukujemy się, tylko albo patrzymy... proszę zapytać, na świat przyjaźni. No. To jest koszmar. No jest, tam jest koszmar, dobra. Boże. To jest pierwszy tak naprawdę. Ale ale to jest też piękny koszmar, prawda? Bo przecież ten kawałek metra jest piękny. To jest śliczne. Ale to, że tu się odbija takie brzydkie... Ale to jest ciekawe. Jaki ładny, zniekształcony w odbiciu ładnie, jest, tak, ten dokładnie. Budynek przecież. Mamy tam kamerę? No możemy mieć, tak, zaraz. No przecież Dominik, ja cię przepraszam, ja nie wiedziałem. Ale to jest po prostu absolutnie rewelacyjne. A tam mamy skrzywione coś, a tam dobra, świeci słońce. Pójdę dalej. Mamy piękny budynek. No. I tu jest tyle firm, w których ludzie od godziny 8 do godziny 18 siedzą za biurkiem, mają trudne życie. Proszę ich pocieszyć. To są, proszę państwa, budynki, w których siedzi kilkaset ludzi, tak, którzy mają pracę, którzy mają za co kupić dzieciom jedzenie, którzy być może nawet spłacają samochody i mieszkania. Ja bym się raczej tam przejechała pod dworzec centralny. Dobra. I zobaczyła w podziemiach tych mówisz ludzi, pani, masz którzy pani. Nie A, mają tak. tej pracy. Rozumiem. Chociaż korporacje mogą być pięknie. To się, Jezu, jak to się pięknie odbija, bo słońce stanie. A pani zostanie tu trochę po programie, to może byśmy ewentualnie na jakieś street photo poszli. Street photo? Co to znaczy street photo? Udało mi się to znaczy, ja wiem, że to jest uliczna fotografia, tylko w jakim sensie? No, że właśnie jest dużo takich... Proszę zobaczyć chwilę, teraz proszę zwrócić uwagę tu. Proszę, teraz. Jak pięknie. No genialne, no przecież to jest genialne. Ale to zawsze tak jeździcie ze wszystkimi tędy. Nie, po prostu to jest genialne. Mi się tak cudownie rozmawia, że ja... Tak to jest po prostu genialne, co nie? Do której masz, Dominik, czas? Bo do 18 mamy trochę prądu w tym internecie, nie? Zrobimy przerwę, bo muszę być w radiu gdzieś tam o 9.30. No dobra. Z tym, że nie wiem w jakim. Fabryczna 5A. Fabryczna 5A to jest... No to jest siedziba warszawska Radia Maryja. Super, gratuluję. Z Radia Maryja. Pani jest zawsze taka pozytywna?
Nie, i zawsze jestem pozytywna, choć czasami jestem zrozpaczona, albo przeklinam, albo coś takiego. Kiedy, bo przed chwilą pani przeklinała, to już puszcza mi, no w dupie mają ludzie korki, powiedziała pani. Ja? Tak. Dominik, prawda, że tak powiedziała? Odtworzymy? O właśnie. Mamy na to taśmę, proszę bardzo. Grochola pogrążona własnym językiem. Ale... No bo jeżeli, naprawdę, jeżeli mówimy o rzeczach ważnych, tak, to ten korek jest ważny kiedy? No, kiedy gość się niecierpliwi. I ja muszę go dowieść na jak czas. Jak gość się niecierpliwi, to się zastanówmy, dlaczego się niecierpliwi. Bo, właśnie, zaraz się bo co się stanie? Umrze? Nie, umrze mu ktoś? Się. Lubi się pani spóźniać? Gdzie się spóźni? Na spotkanie jakieś, na kolejne. Świat się zawali, świat się zmieni, już krzyczą mi do ucha, rząd kończ się zmieni. Nie, oby nie. Nie. Oby nie. Znacie kawał Złotej Rybce. Oczywiście, że tak. Ale w pani wydaniu jeszcze nie. Dobra. Czy ta Katarzyna Grochola? Proszę, nie, proszę opowiedzieć. Opowiem kawał o Złotej Rybce. O złotej amerykańskiej rybce. Mm. Rybak w Ameryce łowi ryby i złowił złotą rybkę. Mm. I złota rybka mówi: rybaku, rybaku, proszę cię, puść mnie, ja chcę żyć. A rybak mówi, ale spełnię moje trzy życzenia. Rybka mówi, nie, zmienił się u nas prezydent i mogę tylko jedno życzenie. Trump jest teraz prezydentem i mogę spełnić tylko jedno twoje życzenie. Musisz się bardzo zastanowić, bardzo. A proszę cię, ja chcę żyć. A rybak mówi, dobra, to chcę, żeby Trump rządził następną kadencję. A rybka mówi, a wiesz co, to mnie kurna usmasz. No, nie znaliśmy tego, ale ładne, nie? Mam nadzieję, że ją usmażą. To jest Ameryka. No, muszę. Mam nadzieję. No, ale dzisiaj czytaliśmy, bo wyszła książka faceta, który się... A propos, że tak powiem, Bob Woodward, jeden z ujawniaczy Watergate'a, opisuje to, co się dzieje w Białym Domu i podoba mi się jeden z wątków, jest taki, że ludzie z otoczenia Trumpa kradną dokumenty, żeby ratować bezpieczeństwo państwa. Dobre, nie? Ludzie z otoczenia. Tak, kradną dokumenty świadomie, żeby uratować przed jakąś głupią jego decyzją świat, Stany. A za chwilę prezydent Andrzej Duda wyląduje w Białym Domu i będziemy się cieszyć, że spotyka się z głową amerykańskiego państwa. No dobrze, no to być może pan prezydent Andrzej Duda jest mądrzejszy od Trumpa. O co nie trudno. O co nie trudno, to prawda, no. Boże, ja nie wiedziałem, że pani jest tak super pozytywną dziewczyną. Dziewczyną? To pójdzie Peter. Ten moment teraz, kiedy książka na rynku. Ostatni raz o niej powiem, wiem, że pani już nie chce. Nie, nie, bo ja uważam, że to jest bardzo ładna książeczka, ma 52 opowiadanka i nawet zadzwoniła do mnie pewna pani z dalekiego miasta i powiedziała, że jestem jak Antoni de Mello. Co prawda nie jestem księdzem. Bo Antoni de Mello kiedyś napisał modlitwę żaby i ona się składa z krótkich przypowieści, króciutkich. Tak. Moje są dłuższe. I ona powiedziała, pani Katarzyna, jak ja panią czytam, to tak jakbym czytała modlitwę żaby. No to piękny komplement. Piękny, ale dzisiaj w ogóle świat się tak skrócił, że Trump na przykład funkcjonuje w świecie, no, 280 znaków Twittera, koniec, kropka. Byłaby pani w stanie napisać opowiadanie na 280 znaków? Nie umiem się dostać do swojego konta. Facebooka. Facebooka. Na Facebooku można pisać nie wiem, wszystko. Twitter. Twitter. Ale to... chyba mam Instagrama założonego też 5 lat temu, ale chyba tam jeszcze nic nie napisałam. Żadnego selfiecza? No to ja zrobię 280 dzisiaj... znaków. 280 znaków. Było 140, ale podobno za mało, no i dołożyć 280, no? 280 znaków. To ja piszę w pół minuty 280 znaków na komputerze. Ale w ogóle co za wyzwanie? Napisać książkę, która składa się z tweetów. Grochola wydała z Kuźniarem książkę, która składa się z tweetów. Tak podpowiadam na za rok, nie? Jaha. Nie, 2 lata pani to pisała. A ja? Nie, skąd? A ile? Krótce. Weekend w Rzymie. Usiadłam, maszyna. Dobra, wydajemy. A jest dzisiaj tak, całkiem szczerze zapytam, że jak Grochola wydaje książkę, to ona się sprzeda? Czy nie ma gwarancji? Zobaczymy. Nie, gwarancji nie ma. Ale też jest ciekawość w związku z tym. No, no przecież tak naprawdę nie wiemy też, czy dojedziemy na tą marszałkowską 76. Dlaczego? Że co? A wiemy. To mińmy ją. Mamy czas? Jeszcze Patryk Halo, bo tam jest cała może tam ekipa, być coś po drodze, no, albo może nas haltują. Kto? Nie, to zrobimy sobie takie ładne kółeczko. Wjedziemy, bo... Ponieważ widziała pani dużo brzydkich rzeczy dzisiaj w Warszawie, to ja nie, chcę pani pokazać ja naprawdę ładnego. Nie widziałam brzydkich. Ja naprawdę powiedziałam szczerze, no, że to, co jest udziganiem i takim, taką... Ładne rzeczy, które się składają w tak całość na brzydkie, są naprawdę już piękne, że one się naprawdę osiągnęły taki poziom, że mogą być no, piękną widokówką. Ja bym tam zrobiła
No wiem. Chciałam powiedzieć te zdjęcia. Iste zdjęcia. Instaxem, czy tam coś, tak? Czy co? Instagramowe. A! Zrobiłabym naprawdę piękne. Możemy jechać. Przeszli państwo. Zajebiste zdjęcia, rozumiem. I chodzą starsi państwo, trzymają się za rękę. Na placu Zbawiciela też tak było. To jest po prostu piękne. Ale chciałbym, żeby pomogło mi pani znaleźć jedno pocieszenie na coś, co usłyszałem przed chwilą. Dobra. Mamy takiego człowieka, nazywa się Patryk, jest wydawcą. No pan swojego wydawcę, mam swojego wydawcę. Nijaki? No nie. Patryk super, on jest tak swoją drogą. Ten jaki Dobra. Akurat jest super. Ten, i teraz on mówi do mnie, kończymy, wracaj, ona też musi gdzieś biec. Ja, w sensie ona. Ona tak powiedział. Lubimy Patryka. No. Dobrze. A gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? No właśnie, chciałem pani pokazać ładną część Warszawy także. Piękno, ale to jest tak. Znaczy teraz Dominik stare. Tego płotu nie pokazuj. To, teraz. Ale to jest stare i to jest jakby uporządkowane. I tutaj ktoś myślał, że jeżeli ten budynek z tymi portalami stoi naprzeciwko tamtego, to był chyba ten sam architekt. Ta. To się składa. Natomiast tam jest składanka różnych rzeczy, ale to nie znaczy, że ona jest brzydka. Ona po prostu już jest tak okropna, że naprawdę piękna. A jak przy zachodzie słońca wygląda. Ach, jak z tamtej strony teraz. Się... No, naprawdę, tak. Teraz jest wschód. Nie dajcie się nabrać, ludzie. Teraz jest wschód. Chyba, że puszczacie to wieczorem. Nie, to można oglądać całą dobę. Ludzie są tacy, którzy oglądają 25 godzin na dobę takie rzeczy. Ale nie, no jest, myślę, że to jest jedna z najbardziej pozytywnych rozmów, jakie odbyliśmy w tym programie. Bogusław Linda, Katarzyna Grochola i kiedyś jeszcze Andrzej Nowak z Raz, Dwa, Trzy. On tak siedzi i mówi, kurczę, w ogóle nawet nie wiem, czy ktoś na nas patrzy, czy nie, ale wiesz, czuję się, jakbym odwoził syna do szkoły. My mamy tyle niezałatwionych spraw, które załatwiamy właśnie w tej sytuacji, że bardzo mi się to jak podoba. Jak korek się przydaje wtedy. Idealne. Patryk, dojeżdżamy! Będzie jęczał tak cały dzień, więc już po prostu... Ale już pożegnać ją, czy... Mam wysiąść. Wysadzić tu, czy za chwilę? Nie, zaraz. Szanowna pani Katarzyna, to była dla mnie przyjemność. Nie wiem, jak dla pani. Bardzo, ale dlaczego już kończymy? Przecież mieliśmy pojeździć 20 minut. No i było... No a ile jeździliśmy? Patryk, masz tam te swoje Excele? Dobre pół godziny, naprawdę? Tak powiedział. Tak. Czyli 30 minut, ma pani 10 minut w gratisie. Ale natomiast... 76 jest tu Marszałkowska. Tu jest Marszałkowska, tylko pani wysiądzie w strefie VIP. Człowiek pod... No to takie rzeczy się dzieją, proszę zobaczyć. Boże, drogi, cudownie to tutaj tą zimową jest. Kurtkę bym oddał, nie? Może się przyda. Muszę wziąć książkę, bo biorę dobrze, ją do radia. Wiem. Szkoda, bo minęła żonie. Bardzo dziękuję za wszystko i się polecam może kiedyś jeszcze na takie Oskar plotki. I pani Róży. Dobrze. Ja tak zrobię. Można ewentualnie z tamtej strony i dobra. Proszę się trzymać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.